Bez tego kształtu trudno dziś wyobrazić sobie bydgoskie nabrzeże. Dwa kolebkowo zwieńczone budynki banku nawiązują formą do bydgoskich spichrzów, nie kopiując jednak kształtu żadnego z nich. Są raczej wariacją na temat formy spichlerza, więc niektórym kojarzą się też z parą skarbonek. Rdzawo-pomarańczowa, ceramiczna okładzina jednego z nich nawiązuje do ceglanych budynków nad Brdą. Szklana elewacja drugiego odbija z kolei ceglaną zabudowę vis-a-vis. I to właśnie kontrast obu, identycznych kształtem części banku, tak silnie oddziałuje na widza. Pełna bryła zestawiona z bryłą całkowicie przeszkloną. Ta druga, bardziej neutralna, bezkonfliktowo sąsiaduje z zabytkowym pałacykiem Floyda, pierwotną siedzibą banku. Bankowe spichlerze robią wrażenie także dzięki wyjątkowo płynnemu przejściu bocznych ścian w miękko zaokrąglony, kolebkowy dach. Architekci zadbali, by nie było widać szwów. Zgrabnie narysowano siatkę podziałów na szklanej fasadzie. Finezji dodaje budynkowi lekkie wysunięcie elewacji przed właściwe bryły oraz niedostrzegalny prawie łącznik, neutralny betonowy pion między obiema częściami. Dzięki temu tak kontrastowe zestawienie brył wcale nie zgrzyta. W środku pojawia się dużo drewna. Ociepla wnętrza, choć te dobrze doświetlone z widokiem na starówkę i bez tego byłyby na swój sposób przytulne. Co ciekawe, podobnie jest też na wykończonej srebrzysto-szarymi panelami najwyższej kondygnacji pod łukowatym dachem. Obficie wpadające do wnętrza naturalne światło korzystnie wpływa na odbiór przestrzeni.